Dzisiaj się kupuje pieska, panie. Pieska, a nie żadne dziecko. Ja mówię tak, to jakby mama tak robiła i pieska kupowała, to by ciebie nie było. No właśnie, dzieci, wnuki i małżeństwa to tematy, które chętnie poruszamy w pociągach. Poznajcie Mariusza i Mariolę, czyli parę wciąż zakochanych w sobie, no właśnie, małżonków. Z ogromnym poczuciem humoru. To państwo są małżeństwem, tak? Obowiązkowo, jakby to było inaczej. Musi być żona. Wie pan, teraz sam, to sam. Powiem panu, nawet kota nie chce być sama. A super, że ma pani tego męża. No. Zejdzie z panią, pojedzie. No dokładnie. No i dzieci też mamy. Znaczy może nie wspólne, bo mąż ma swoje dziecko, ja mam swoje dwójkę. Ale razem panie sobie wychowują. Tak. No to super rodzice. To nie ma różnicy. A skoro przy dzieciach jesteśmy, poznajcie panią Stasię. Całe życie pracowała w szkole jako pani sprzątająca i jak sama mówi, z dziećmi miała zawsze dobry kontakt. I choć swoje dzieci już dawno wychowała, to niecierpliwie czeka teraz na prawnuki. Ale zamiast tego... A zresztą, zobaczcie sami. Tylko się nie mogę doczekać na prawnuków. No jeszcze... Ja chyba... Nie! Dzisiaj się kupuje pieska, panie! Pieska! A nie żadne dziecko! Ja mówię tak, to jakby mama tak robiła i pieska kupowała, to by ciebie nie było! No, no to ja jak się śmieję, wnuka wtedy ekstra. No, no bo wszystko to jest życiowe. Jest, jest. Tak robią. No, tak robią. To ja ino czekam, mówię, przecież ja czekam na tego wnuka, może się jakiś... A syn najstarszy mi mówi, mama, my będziemy prędzej coś zrobili niż oni. Ja mówię, chłopie, jak się głupi. Wbijemy tam do pani z dzieckiem? No to... Pani to chyba jest odważna. Nie do końca. Nie? Ale... Nie, nie, to jest tak, że ja się nowych rzeczy się bardzo boję. A ja w ogóle się nie boję podróżować. No, co by pani mi doradziła, jak pani tak przełamuje te swoje... No ale to jest teraz świetne przełamanie lęku. Nie dość, że podróżujecie, to jeszcze zaczepiacie obcych ludzi w pociągu. A jak ja wiecie na psychopatę? A co by było, jak ja bym tego tak niepozornie wyglądała? Jedzie sobie tutaj kobieta z dzieckiem, a to się okazuje, że ja mam tutaj... Siekielka z tym. A propos sytuacji, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Na trasie Przemyśl Kraków spotykamy panią, z którą, uwaga, jechaliśmy dzień wcześniej ze Szczecina do Krakowa. Postanowiliśmy wykorzystać sytuację, umówić się na rozmowę i poznać jej historię. Nie, ale możemy się umówić, nie ma problemu, posiedzieć do tego akurat zleci. Super, ekstra, to jesteśmy umówieni. Tak się właśnie umawiają podróżni w polskich pociągach, proszę bardzo. Wszyscy życzliwi, otwarci, nawet na obiady się można umówić. Na Schabowego, słynnego Schabowego w Warsie, na 13. To do zobaczenia. Zanim zjemy najsłynniejsze polskie danie, wróćmy do Marioli, która, no właśnie, o Polsce wie przecież wszystko. I jedno jest pewne, w jej obecności o naszym kraju złego słowa nie można powiedzieć. Polska jest naprawdę pięknym krajem. Ludzie wyjeżdżają za granicę i nie znają, co tu jest. Dawniej było tak, że trzeba było na granicy, kontrole były, nie? No jak przekraczyli polską granicę w Niemczech, z Niemczech do Polski, to żem się tak udarła, witaj Polsko, że się wszyscy na mnie popatrzyli, jak na wariatkę. A ja po prostu tak uważam, że ludzie nie znają swojego kraju. Dzisiaj nawet na dworcu w Jarosławiu taka kobieta stała i mówi, że nie lubi Polski, nie lubi ludzi. Nie lubi Polaków, a Polką była. Jest, jedzie tu w pociągu. Zresztą zdanie Marioli podzielają także inni podróżni. Jak pani wraca w rodzinne strony? Sentyment ogromny. I spokój ducha, o przede wszystkim. Spokój ducha opuszcza Mariusza, który wywołuje, zresztą jak wielu Polaków w pociągach, tematy wywołujące ogromne emocje w przedziałach. Hitler postąpił źle. A Stalin lepiej? Właśnie o tym mówię. Chcę powiedzieć, Stalin jak? Tak samo jak Hitler. Przez moją wioskę przebiegała granica państwa rosyjsko-niemiecka w czasie okupacji. Wyzwolił Stalin i pół wioski praktycznie było na Syberii. I teraz tak, Hitler był sądzony, a Stalin? Stalin bohater. I to wielki. A propos bohaterów, życie pokazuje, że warto być tym pozytywnym bohaterem na co dzień i od serca, co pokazuje historia naszej rozmówczyni. Byłyśmy na dworcu. Bardzo fajna babka nam sprzedawała bilet. I najzwyczajniej w świecie pomyliła się przy wydawaniu reszty. A w związku z tym, że pracujemy z pieniędzmi,
było coś takiego, że biegłyśmy na pociąg, wsiadłyśmy do pociągu, ona otwiera portfel, mówi, słuchaj, ona się pomyliła i to nie ma obo 100 zł. Więc mówię tak, słuchaj, nie, no nie puścimy tego. Całą trasę z Warszawy do Szczecina ustalałyśmy, kto to jest, ustalałyśmy i zwróciliśmy jej te pieniądze. I pojawia się pytanie, czy warto być dobrym człowiekiem? Ja uważam, że dobro powraca i im więcej dajemy, tym więcej dostajemy. Szuka pani miejsca? A, to dobrze, to dobrze. To może tu jest. Ale najważniejszą lekcję o byciu dobrym i kochającym człowiekiem dostaliśmy od pani Stasi, która uświadomiła nam bardzo ważną rzecz. Nigdy nie jest za późno na okazanie bliskiej osobie miłości. Mój mąż, chociaż 50 lat jesteśmy razem, to powiedział tak, że ja prosiłam, żeby on zachorował. Ale ja mówiłam tak, człowieku, ty nie możesz tak byle jak zejść z tego świata, boś tyle przepił, że ja to uprosiłam i już rok w ogóle nie piję, żyjemy jak po ślubie, chociaż po 50 latach. Jak dopiero świeżutka, on mówi, wiesz co, popatrz jak to wszystko minęło, a na stare lata musimy sobie dopiero jak gołąbki gruchać. No. Czasami warto te 50 lat czekać. Warto! Miasto Kraków, miasto królów, dojechaliśmy na miejsce, z Przemyśla do Krakowa jedzie się bardzo dobrze, mimo tego, że uwaga, teraz wam pokażę, mimo bardzo wysokich temperatur, 43 stopnie na zewnątrz, mimo wszystko bardzo przyjemna podróż z bardzo fajnymi ludźmi, rozmawialiśmy m.in. o tym, że w małżeństwie tkwi ogromna siła, o tym rozmawiają Polacy w pociągach. Uciekamy.